Witamy na pokładzie Kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optyk. Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. PodoArtist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Chcesz, by Twój samochód był sprawny i bezpieczny? Powierz go zaufanym specjalistom. Wybierz Mirko. Ich profesjonalizm i rzetelność doceniło już wielu klientów. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów firmy transportowej Mirko dysponuje najwyższej klasy urządzeniami diagnostycznymi. Tu możesz wykonać badanie techniczne swojego pojazdu, dokonać przeglądów okresowych samochodów osobowych i ciężarowych, sprawdzić geometrię i zbieżność kół. Mirko wykonuje też bieżące naprawy samochodów ciężarowych. Specjaliści naprawią i przeprowadzą legalizację tachografów, zamontują, a także naprawią ogrzewanie postojowe firmy Webasto. Zajmą się też serwisem urządzeń klimatyzacji w samochodach. Mirko to także usługi transportowe na terenie całej Europy samochodami ciężarowymi o ładowności 25 ton. Tu także mamy gwarancję pełnego serwisu olejowego. W Mirko znajdziemy też rozwiązanie wszelkich problemów związanych z ogumieniem samochodów osobowych i ciężarowych. Na miejscu jest sklep z częściami i akcesoriami samochodowymi. Także do wszystkich typów samochodów ciężarowych. W przypadku braku w danym momencie potrzebnej części, pracownicy sprowadzą ją w ciągu 24 godzin. Mirko oferuje także recykling wszelkich pojazdów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 21, a także w soboty od 7 do 16. Kościuszki 51, Bolesławiec. Z
okazji świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia zdrowia i spokoju oraz radosnych chwil w gronie najbliższych. Niech nowy rok przyniesie szczęście i pomyślność oraz wiele sukcesów zawodowych i osobistych. Przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek i prezydent miasta Piotr Roman. Dzień dobry, Wioletta Juchaniuk. Rozpoczynamy wydarzenia w środę, 27 grudnia. Wileński Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zorganizował konkurs fotograficzny Zatrzymane w kadrze, utrwalone w pamięci, który dotyczy fotografii z wileńskich nekropolii. Wielu bolesławian dobrze zna te cmentarze i mogą zagłosować na wybrane fotografie konkursowe. Bolesławieccy wolontariusze pracowali w tym roku na cmentarzu na Nowej Rossie, gdzie porządkowali przedwojenne groby Polaków, a w tym żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Było to możliwe dzięki współpracy z Wileńskim Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą działa już ponad 30 lat i podstawową działalnością komitetu jest przede wszystkim opieka nad cmentarzem. Przede wszystkim to są akcje, które są sprowadzane do sprzątania cmentarzy wiosną i jesienią i tutaj właśnie nam pomagają uczniowie polskich szkół, harcerze, ale też ostatnio dołączają litewskie szkoły, wilnianie po prostu przychodzą z rodzinami sprzątać, ale też drugim zadaniem jest też opieka nad właśnie nad grobami, bo 90% grobów nie ma swoich opiekunów. Wielu wolontariuszy pojawia się więc na Rossie, by służyć tam swoją pracą. Ale jeszcze więcej Polaków odwiedza te nekropolie w ramach wycieczek do Wilna. Wszyscy oni robią tam wiele zdjęć. Stąd pojawił się pomysł na zorganizowanie konkursu na fotografie z tej i innych wileńskich nekropolii. Z cmentarzem na Starej Rossie sąsiaduje Nowa Rossa, na której w sierpniu pracowali wolontariusze z Bolesławca. Jesteśmy na Nowej Rossie, w sektorze 13, pod górką i tutaj właśnie w tym miejscu przeważnie chowane były osoby, które popełniły samobójstwo albo były zabite, też wiązało się z kryminałem. I takie właśnie te miejsce niezbyt było popularne. Wiadomo było, że właśnie tutaj są pochowanie, ale tak ludzie unikali tego miejsca. W finale konkursu fotograficznego Zatrzymane w kadrze, utrwalone w pamięci, który jest prowadzony na facebookowym koncie Społecznego Komitetu, głosować można na 7 wybranych fotografii z wileńskich cmentarzy. Konkurs rozpoczął się dzisiaj i potrwa do piątku 29 grudnia. Zmiana na stanowisku wojewody dolnośląskiego. Więcej informacji w wydarzeniach w skrócie. Zapraszam. Dotychczasowy starosta kłodzki Maciej Awiżeń został nowym wojewodą dolnośląskim i zastąpi na tym stanowisku Jarosława Obremskiego. Awiżeń jest przewodniczącym struktur Platformy Obywatelskiej w powiecie kłodzkim. Od 2010 roku był starostą kłodzkim. Wcześniej był radnym kłodzkim, a do 1998 roku dziennikarzem lokalnej gazety. Maciej Awiżeń jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Powiat bolesławiecki przystąpił do realizacji w 2024 roku programu wyrównywania różnic między regionami. Udział w nim pozwoli ubiegać się w 2024 roku o pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu. W Bolesławieckim Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, która jest organem opiniodoradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Podjęto uchwały dotyczące podziału środków Funduszu Pracy na 2023 rok, przedstawione przez dyrektora PUP oraz omówiono aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie bolesławieckim. Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym ukierunkowaniem na umożliwienie im szeroko rozumianego rozwoju i samodecyzyjności. Na realizację dwuletniego zadania samorząd przeznaczył 1 000 000 zł. Oferty mogą być składane do 5 stycznia 2024 roku. W czwartek 28 grudnia odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Bolesławca. Na tej sesji radni debatować będą m.in. nad budżetem miasta na 2024 rok. Debatę zakończy głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej przedłożonej przez prezydenta Bolesławca. Wojewoda Dolnośląski przeprowadził posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji wodnej i służb mundurowych. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżącej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w regionie. Od 1 stycznia ZUS będzie wypłacał pieniądze osobom niepełnosprawnym w ramach świadczenia wspierającego. Najpierw jednak osoba z niepełnosprawnością musi uzyskać od Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia ZUS-u, a dopiero potem złożyć wniosek w ZUS. Początek przyszłego roku to będzie równocześnie początek wypłacania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pieniędzy osobom niepełnosprawnym w ramach świadczenia wspierającego. ZUS będzie to świadczenie wypłacał. Żeby jednak móc złożyć u nas wniosek, trzeba najpierw uzyskać od Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia ZUS. A więc pierwsze kroki kierujemy do Urzędu Wojewódzkiego, potem przychodzimy do ZUS. Osoba z niepełnosprawnością, która będzie się starać o świadczenie wspierające, musi więc najpierw dostać od Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Wyda on decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat. W pierwszym roku działania tego programu wnioski do ZUS będą mogły złożyć tylko te osoby, które uzyskają między 87 a 100 punktów. Szacujemy, że takich osób w całym kraju będzie około 50 tysięcy. Harmonogram dostępności tego świadczenia wspierającego jest ustalony. Od 2025 roku będzie ono dostępne dla osób, które otrzymają od 78 do 86 punktów, a w następnym roku dla tych, którzy będą mieli od 70 do 77 punktów. Wniosek może złożyć do nas osoba z niepełnosprawnością, jak i jej pełnomocnik. Te wnioski będziemy przyjmować tylko i wyłącznie elektronicznie. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu, orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, bądź też orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 roku przez Komisje Lekarskie do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia. Po wydarzeniach zapraszam na prognozę pogody dla Bolesławca na czwartek. Dziękuję i do zobaczenia jutro. W nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 5 stopni Celsjusza, w dzień 7. Wilgotność powietrza 85%, zachmurzenie duże i umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z południowego zachodu. Niezależny finansowo 60+, młody wygląd, wysportowany, z zamiarem utrwalenia stałego związku. Poznam wyłącznie atrakcyjną, inteligentną panią od 45 do 50 lat z Bolesławca lub bliskich okolic. Telefon 660 243 806.
Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Salon optyczny Vision Optic w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optic, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. PodoArtist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332.